Siemka, tutaj Ziota, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj ponownie gramy w Dying Light. No i gdzie jest nasze auto, co? To jest bardzo dobre pytanie. Nie, no tam jest, tylko że kawałek dalej. O, i zrzut? O, to ciekawe. Totalnie nie przyuważyłem tego zrzutu, no ale trudno, już jesteśmy za daleko, ale tamci mogliby się pofatygować. W końcu to jest tylko kawałek. No ale wiadomo, że jak my czegoś nie zrobimy, to to nie zostanie zrobione. To już jest standardzik. No i co, trzeba się dostać do tej elektrowni, ale to będzie tak długa jazda. A tutaj ocaleniec. Pff. Tak daleko się zespił, no to przykro mi, stary. Czyli jak musimy jechać? Jeju, to jest w ogóle całe wyblakłe. A gdybyśmy tą bezpieczną strefę sobie odblokowali i byśmy mogli tam sobie, nie wiem, cokolwiek w sumie można robić w bezpiecznych strefach. Oj, w sumie to nie tędy. Przejedźmy przez tory i teraz pojedźmy po prostu obok. Tak chyba będzie łatwiej. Witam panowie, ale jednak nie jestem zainteresowany. Chociaż wiecie co? Oj. Pójdziemy na piechotę. Widzę, że zombiaki tutaj sobie urzędują. Można się było tego spodziewać po tego typu miejscu. A czy mogę na przykład. Oczywiście, że nie mogę się wspiąć. Czemu mógłbym się wspiąć? Dobijmy to. Nie widzę, żeby tutaj były jakieś nieprzyjemne zombiaki. To znaczy takie bardziej nieprzyjemne niż zwykle. Oj! Nie, ty zostaw. Czy ja mam na was jakieś fajniejsze zabawki może? Zostaw. Okej, okay, cyk. Uff, nareszcie. Ile można? Ty też mógłbyś już przestać. Mógłbyś, czy nie? Proszę. Zostaw mnie. No przestań, powiedziałem. Co jest? Weź, przestań, przestań, już, stop. Papierosy z wyższej półki, kosmetyki z wyższej półki, jak świetnie. Aerozol, jakieś, proszę, bogactwa tutaj. Chociaż wiecie co, może lepiej najpierw to odkryjmy, to znaczy. O! Trudne zamknięcie. To znaczy, że Skype. No, kosmetyki z wyższej półki, szkatułka z klejnotami. No i świetnie, mamy to. Pieniądze jak najbardziej nam się przydadzą. Części metalowe. O! O, akurat tutaj też mieliśmy włączyć bezpieczniki. No, to idealnie. To włączamy je. Cyk. No i musimy się wspinać, oczywiście. Tego nie mogło zabraknąć, no ale dobra. O, użyjmy troszeczkę drabiny, póki możemy. Później nie będzie tak przyjemnie, znając życie. I w ogóle zabierzmy ten znacznik. Czy tutaj jakoś można coś. No jest jeszcze drabina, no to dobra. Witam, czy wy żyjecie, czy już tak, to znaczy żyjecie? Dosyć kłopotliwe słowo jest to żyjecie, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, jak tam się dostać? A, tędy na przykład. Okej. Okay. Tak więc, cyk. Wspinaj się.
Dobrze. Teraz tu od środka. Oj. No, uspokój się. Teraz od zewnątrz ponownie. I od środka. I mogę po prostu tak? Mogę po prostu tak, jak dobrze. A, i to na tym poziomie, świetnie. Cyk, zapalamy. No i jest, bezpieczna strefa. Tak? Nie wiem. Jak to nieaktywna? Muszę mieć i tak. Ojeju. No to słabo. Czy ja mogę potem zjechać? Mogę! Jak dobrze. Czyli i tak musimy pojechać do elektrowni. Jak świetnie. No nawet się przespać nie możemy tutaj. Czyli co? Czyli musimy wrócić do jakiejś bezpiecznej strefy. Jeżeli nie chcemy mieć zaraz oczywiście kłopotu. No spróbujmy na piechotę, aczkolwiek będzie ciężko. A auto mamy zakopane w zombiakach, więc... Widzimy się za chwilę. Posłuchaj, wędrowcze. Zamieniam się w słuch. To piękna opowieść o dumie, uprzedzeniu, wojnie i pokoju. Zaczyna się w starych, dobrych czasach, kiedy ludzie byli jeszcze uczciwi i szczerzy i nie było... Okej. Świetnie. Dzięki za historię. Kiedyś to było. No i ponownie tam idziemy, ale zanim my się tam dostaniemy, a... No autem tak czy inaczej będzie tam strasznie ciężko dojechać, no bo... Nie mamy rozkładu dróg, więc... więc no będzie kłopot, no ale spróbujmy. O, coś ukradłem chyba. Trudno. Jeszcze zobaczmy, co możemy przehandlować na przykład. O, mamy trochę rzeczy do zhandlowania, no i świetnie. Tak więc sprzedajmy, mamy trochę kasy już. Ale nic chyba nie będziemy kupować. Tak więc idziemy tam do elektrowni, będziemy jechać. O, tu mamy jakiś podjazd pod górę, wydaje mi się, że to może być to, czego szukaliśmy. Tak więc spróbujmy. O, i dojedziemy do tej bezpiecznej strefy. O, dobra. Piu. Jeju. Nie wiem, czy nie nadwyrężam trochę naszego samochodu. O to się lekko boję. No ale trudno, jakby trzeba dojechać, to jest priorytet, no bo jednak prąd musi być, wiadomo. Bez prądu ciężko cokolwiek, tak właściwie. No a jeszcze kawałek spory. Dobra, nie porzucam jeszcze raz samochodu. Ojej! Co jest? One skaczą! To były pierwsze zombiaki, które skoczyły na mnie. Kiedykolwiek. No ale dobra. Podejdźmy, zobaczymy, co ty masz na sprzedaż. Tak. Kyle Crane we własnej osobie w moim sklepie. Tak, to ja. Siema, co... O, to wygląda fajnie, ale niestety nie stać mnie na to. A czy z... Nie, no nie masz nic fajnego. Kupię śruby, kupię apteczkę,
kupię alkohol, kupię plastik, kupię, nie wiem, gazę, dyut, gumę, rurki stalowe, aerozol niech będzie. No i to tyle, co od ciebie kupię. A jak daleko jesteśmy? Jeszcze kawałek. Która godzina? 8. Dobra. To nie jest źle. Użyjmy apteczki tak na wszelki wypadek. Jeżeli miałoby się coś stać. Witam. Oj! Jedziemy, po prostu jedziemy. My tu mamy większą, ważniejszą misję niż jakieś zombiaki. O, no i to chyba tutaj jesteśmy. No jest sporo zombiaków. Widzę. I jest też jakaś bezpieczna strefa. Tylko że zgaduję, że ona i tak się nie otworzy. Dobra, gdzie jest Ali? Co, ja go muszę poszukać? Może tutaj gdzieś coś? Ojeju, tu jest tyle zombiaków. Gdzie ja mam go znaleźć? Jak ja mam go znaleźć? Dobra, chodź tutaj. No, chodź. To co, no, powybijam was po jednym, nie? Ale wytrzymali jesteście strasznie. Czekaj. Stój. Leż. Pozwólmy sobie przeszukać ich. Wiadomo, pieniądze na drzewach nie rosną, dlatego warto. No i to... O! O! A... Chodź tu. Dobra. Dobre. Matka jest łaską. Matka jest życiem. Oni tu nie podchodzą, co jest? Matka jest łaską. Matka jest życiem. A jednak. Matka jest dobra. Matka jest... Co tu się do diabła dzieje? Hej, przecież to jest Kyle Crane. Miło cię widzieć. A to? To jest błogosławieństwo matki. Jeden z bezlicych. Świetnie, muszę go o coś zapytać. Nie waż się przeszkadzać. Jego modły nas tu ochraniają. Nie rozumiesz? Dobra, dobra, nie będę mu zawracał głowy. Ale mam coś dla ciebie. Bilal przesyła pozdrowienia. A to drań. I to tyle?
Można przewrócić zasilanie? Potrzebujesz czegoś jeszcze? W sumie tak, skoro już pytasz. Kiedy ten stary rupieć uległ awarii, musiał walnąć główny przełącznik. No i teraz trzeba go zresetować. Gdzie on jest? Wewnątrz tamy. A ja już tu prawie kończę, więc im szybciej to zrobisz, tym lepiej. Matka jest życiem. Matka jest dobrem. Matka jest łaską. Matka jest życiem. Czyli tam. Okej, okay. Szybko zamknięte. No i nie ma. Zasłyszałem, że tam zombiaki na nas czekają. Słyszę je. No ale cóż, za późno. Dajcie szansę kolegom stąd. Tak więc główny przełącznik. Proszę nie. Skąd ja to wiedziałem? Kurwa mać, czemu nic nie jest proste? Oj, dostałem. Okej, okay, spadła mu osłona na głowie. I tak za dużo z niej nie korzystał, umówmy się, ale... Ale i tak lepiej. Już coraz bliżej. No leż. To znaczy kładź się powoli. No, najeżdżcie. Udało się. Kolego, narobiłeś mi lekko kłopotu i nawet za te twoje 500 mi się nie zwróci zbytnio, żeby amunicję odkupić. No ale dobra. Miejmy nadzieję, że bezpieczne strefy załatwią wartość tego. Dobrze. Czyli pewnie na dole. Bo jest wyłom w ziemi, no to musi być na dole, nie? Co to jest? Dobitka... wiatrak... Ale to są na ciężkie bronie rzeczy. Ale dobitka i likwidacja, no tylko że... Chyba dobitka nieco lepsze by było. Chyba tak. Wezmę dobitkę. No i kolejny włącznik musimy przełączyć. Oj. Au. Okej, okay, jeszcze tam. Oj. Szybko. Łatamy się. No i skąd? Skąd ty strzelasz, co? Aha. Stamtąd, tak? Jasne. No, jest ładnie wyeliminowany. I jeszcze gdzieś? Nie, chyba. To już chyba wszyscy są. Dobra, przedostańmy się z powrotem tutaj. Halo? Bezlicy mówi, że musimy się
Okej, dobra. Już pasuje? Hej, leśniczy mówi, że musimy się pakować i ruszać. Nie udało mi się skończyć. Pośpiesz się. Ruszamy do jednej z budek na budynku. Dołącz do nas, jak już skończysz. Noż! Jak tu się wychodzi? Nienawidzę tego. Dobra, tutaj. Oczywiście o metalowe. Tego nie przewidziałem. To znaczy nie przyuważyłem, że tak to się skończyło. I co, i pewnie zejść musimy i wyjść kanałami, oczywiście, że tak. Czemu miałoby być prosto, nie? Kolego! O, to było ładne. Cyk. Dobra. Wychodzimy. Otwieramy to. I idziemy. Zobaczmy, co tu się dzieje. Udało mi się schować, ale bezlicy został na zewnątrz i nie wiem, co się tam dzieje. Brzmi strasznie. Nie no, poradzi sobie chłopak. Oj! No nie! Nie mówcie, że będę musiał... Jak ja będę musiał tam przyjść, to... To będzie źle. Nie, dobra, zespiło mnie tutaj. Jak cudownie! Świetnie, świetnie, naprawdę. A nie mogę tam wejść, jakoś spróbować jednak. Najwyżej stracę kolejne punkty. A, dobra, uratowałem się. Okej, okay. No dobra, ale i tak nieco łatwiej będzie wyjść w ten sposób. Dobra, idziemy po prostu. Chciałem fajnie go wrzucić do wody, ale to nie jest teraz ważne. Najważniejsze jest to, żeby ogarnąć, co się dzieje w tej elektrowni. Oj. Witam, zombiaki. Cyk i cyk. Wszyscy? Nie, jeszcze. Oj. No, leż. Jej. Nie wyjdę, póki nie będzie bezpiecznie. Daj znać, jak już będzie bezpiecznie. Ale... Chyba jeden zombiak się zbugował. Chyba jeden zombiak się zbugował. Oj tak, a jakbym na przykład zrobił coś w stylu... Koktajl Mołotowa? Udało się, dobra. Czyli jedna z pań zombiak była u niego. Przy odrobinie szczęścia Ali jeszcze żyje. Dobra, chyba jest już bezpiecznie. Jezu, co tu się działo? Nie wiem. Powiedział, że musimy już iść i zaprowadził mnie tutaj. Kazał mi wejść i zamknąć drzwi na klucz. Teraz jest martwy. Niech matka błogosławi jego duszę. Chodźmy, Ali. Mówiłeś, że musisz jeszcze coś zrobić, nie? Tak, prawie skończyłem.
Muszę tylko coś jeszcze poprzełączać. Popilnuję cię, gdy będziesz to robił. Gotów? Tak. Chodźmy. Im szybciej dokończymy, tym lepiej. To prawda. To prawda, tak więc... No... Aha! To było głupie. Dobra, ale... Okej. Okay. Chroń Aliego. Czyli co, pewnie zrobią nam nalot. Pewnie odpali się jakiś alarm dźwiękowy czy coś. No to roboty, Ali. Już prawie gotowe. Zostaw Aliego, gnoju. Prawie już. A! Oj! Jeszcze tylko troszkę. Jeszcze jedna apteczka. Dobra. Potrzebuję jeszcze trochę czasu. No to zamiast gadać, to byś się zajął robotą. Zaraz kończę. Okej, to chyba koniec. Jak to chyba? Ma to działać, rozumiesz? Oj, Ali. Czyli co, zasilanie wróciło na dobre? Na razie działa. Okej. Okay. To stary, przerdzewiały i awaryjny sprzęt. Niczego nie mogę obiecać. Niech będzie, ja się zbieram. Idziesz ze mną? Nie. Tu jest bezpiecznie, tak? Pokręcę się tu, popilnuję tego złomu. Wiesz, żeby nie przestał działać, mhm. Jak tylko się odwrócę. Jasna sprawa. No i mamy to. Czyli w następnym odcinku zajmiemy się... prawdopodobnie misją główną, bo się pojawiła takowa, prawda? Prawda? Tak. I to jest zadanie fabularne, więc... Idziemy chyba z powrotem. No i jeszcze bezpieczna strefa nam się ogarnęła, prawda? Prawda? Gdzie ta bezpieczna strefa miała być? Bezpieczna strefa. Nie, czekajcie. Coś mi się tutaj, nie wiem. Nie wiem, dobra. Ale tutaj też mamy bezpieczną strefę. Możemy nawet tu wejść. I tu sobie będziemy spać. Która jest godzina? Dobra, 15. Jeszcze gdzieś była bezpieczna strefa kawałek dalej, tak. To pójdziemy ją odblokować. Zjaw się tu jak najszybciej, to ważne. No dobra. Dobra, po prostu dobra. No i zobaczmy, co się kryje za tą bezpieczną strefą. Wiale się kryją za tą bezpieczną strefą. Oczywiście.
Okej. Teraz poszukajmy zejścia na dół. O, łazienka. Tu może być parę fajnych rzeczy, ale nie ma oczywiście. Jak tam zejść? Tutaj? Tutaj. Jest dosyć zalane podziemie, ale... Miejmy nadzieję, że wystarczy. Nowa bezpieczna strefa. Tak. No dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku w takim razie. My się prześpimy, bo czemu by nie. On chce się bić, to niech się bije. Wiadomo, jeżeli sprawia mu to radość i jego sprawa. No ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w następnym. Cześć!